Zacząłem biegać od 2010 roku. Dla siebie po prostu. Tylko żeby się czuć trochę lepiej i w dobrej kondycji być. Pierwszy bieg zacząłem dopiero w 2014 roku właśnie w Dąbrowie na 15 km. I to było dla mnie wyzwanie. Ale ukończyłem w dość dobrej kondycji. I od tego czasu zacząłem brać udział już w różnych zawodach. Zacząłem biegać coraz dalej i dalej. Najpierw koło stawu, nie? Tu mamy taki staw tam. Ja sobie poszedł zawsze i tam, bo nie mam tam sobie koło. I to się zaczynało do tego, że doszło, że no, taki jest jak jest kondycji i biega i... Dał się wyjść na ten. Trasę, nie? Z tego dołka. Bo są bardzo ludzie, że i obla trenują. No, są ludzie. Potem były półmaratony. Później była Krynica. Tam w Krynicy jest dużo biegów. No, to jest festiwal biegowy. Od 5 do 100 km. No, i tam brałem udział w różnych biegach. Na 15 km, na 17. 17 to po górach biegłeś, nie? To już jest bieg ekstremalny. No. Następnie wzięliśmy się za maratony. Spróbować jak to jest. No i pierwszy maraton był w Łodzi. Przebiegłem go w dość dobrej kondycji również. Później zapisałem się na maraton do Poznania. To było w roku 2016. 17. No to drugi pan maraton. A teraz chcemy zrobić koronę maratonów. To mam zamiar ukończyć te maratony w 2018 roku. Zrobić koronę. Dlatego chcę udział brać w tym biegu, bo po prostu to był mój pierwszy bieg. I ten bieg jest dość trudny. Wydawało mi się, że ten bieg nie jest trudny. A ten bieg jest, tak jak dla mnie, to jest ciężki bieg. Bo teren jest zróżnicowany. Jest z górka, ale też jest pod górkę. No już nie mówię, że kiełbasa jest dobra. Kiełbasa jest, tak? Zapisałem się na półmaraton, a zrobiłem maraton. To był najbardziej śmieszny bieg ze wszystkich 100 biegów, jakie do tej pory zrobiłem. Właśnie będzie 100. bieg, to teraz w Dąbrowie. W korytarzu zawieszone są, porobią takie, wiesz, opowiedz. Są mieszaki specjalne na medale i jeśli mają swoje miejsce. Tu 15, tu 10, to 21, tam maratony moje, no, tam też ma, nie, swoje miejsce i wszystko wisi na sztyl koło. Tylko tam te różne gadżety, ale to wszystko trzymamy, wszystko. I te puchary stoją zaraz też tam na tym obokie. Jak się przechodzi, to zawsze się patrzy i wspomina, o tam ten medal się będzie, o, jakiś cenny, zdobyty. No. Każdy musi się sam przygotować i podjąć decyzję. Inaczej się nie da. Już być wytrwały, nie? No bo jak już zaczniesz, potem a po jednym biegu już nie, czy po dwóch nie, tak wiesz, no ktoś nie może, czy nie ma czasu, nie? Ale jak tego, no to... żeby być w takiej silnej woli, nie? Że to też musi wiedzieć, wiesz... Nie można się zniechęcać. No. I wiesz, że na biegu, żeby od razu ruszyć i tego. Pomału, wolnymi kroczkami. Trzeba mieć troszeczkę odwagi. No, werby i takie, wiesz, samozaparcia. Nie? No i przede wszystkim chęci. No, chęci. Dobre buty do tego i w trasę. Buty dobre.